Jesteśmy na terenie naszego Instytutu Żywienia i Hodowli Polskiego Kurczaka, który znajduje się obok naszej pierwszej zielonej fermy, wybudowanej w 2020-2021 roku. Budynek za mną to jest instytut, w którym mieści się hala doświadczalna do przeprowadzania badań z udziałem kurcząt. Skupiamy się przede wszystkim na badaniu wpływu różnych rozwiązań żywieniowych na wyniki produkcyjne kurcząt, na ich behawior, wpływ na dobrostan oraz oczywiście na jakość produktu finalnego, czyli mięsa z kurczaka. Ferma, która znajduje się obok instytutu, to jest 12 obiektów w skali przemysłowej. Każdy z tych obiektów liczy około 3000 m2 i to pozwala na prowadzenie produkcji, hodowli tych kurcząt w sposób najbardziej uzasadniony ekonomicznie. Natomiast sama hala doświadczalna za nami to jest hala o dużo mniejszej powierzchni, w której mamy kurczęta pogrupowane w kojce. Tych kojców mamy 64, każdy kojec o powierzchni 12 m2 i w każdym z tych kojców przebywa 200 ptaków. Podział na kojce umożliwia nam zwielokrotnienie powtórzeń, które są niezbędne do analiz statystycznych. Każdy kojec jest obecnie indywidualnie zaopatrywany w paszę oraz w wodę. Pasza ta jest ważona. Mamy również przepływomierze wody dla każdego z kojców. Ptaki, które tutaj trafiają, pochodzą zazwyczaj z jednego stada rodzicielskiego. W związku z tym są, można powiedzieć, w swojej liczebności jednorodne. To pozwala na uzyskiwanie obiektywnych wyników badań. Mikroklimat na hali jest ujednolicony dzięki systemowi nagrzewnic i nowoczesnej wentylacji. Każdy kojec jest reprezentatywny dla uzyskiwanych wyników badań. Najczęściej spotykamy się z zarzutami dotyczącymi szeroko pojętych odorów, czyli tego wszystkiego, co wydostaje się z kurników i może powodować uciążliwość w życiu lokalnej społeczności. Otóż wprowadzone rozwiązania tutaj na naszym instytucie oraz też ekstrapolowane na naszej fermie pozwalają na stwierdzenie, że przy odpowiednim podejściu do hodowli kurczaka, zastosowaniu przede wszystkim nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zastosowaniu odpowiedniej ściółki, oczywiście odpowiedniej też obsady tych ptaków na metrze kwadratowym, można emisję zapachów ograniczyć do minimum. Na to składa się przede wszystkim zapewnienie tego, żeby ściółka pozostawała przez cały cykl produkcyjny sucha. Czym do tego doprowadzamy? Otóż zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu. Druga rzecz to ogrzewanie podłogowe, które dodatkowo uniemożliwia powstawania miejscowych zawilgoceń, a wiemy, że wszelkiego rodzaju gazy powstają w wyniku mikrofermentacji oraz procesów gnilnych właśnie w środowisku wilgotnym. Tutaj mamy ściółkę suchą, która daje się grzebać przez ptaki. Dwa, podajemy paszę bardzo dobrze zbilansowaną. Nad tym cały czas prowadzimy badania również w instytucie. Otóż chodzi o to, żeby ten ptak z tą paszą jak najwięcej składników odżywczych przyswoił, jak najmniej wydalił. Dzisiaj wiemy, że kurczak do przyrostu 1 kg potrzebuje 1,40 kg, 1,50 kg paszy. Jest to progres bardzo duży i szybki w stosunku do tego, co działo się jeszcze 10 lat temu, kiedy kurczak na kilogram przyrostu potrzebował 1,800 kg, 1,900 kg paszy. Pracujemy nad tym w ten sposób, że przede wszystkim bardzo dokładnie badamy surowce do produkcji pasz, to znaczy musimy wiedzieć, ile jest składników odżywczych, białka, włókna, skrobi, tłuszczu, każdej partii zboża, które skupujemy. Odpowiednio to zboże segregujemy. To samo dotyczy surowców wysokobiałkowych. Stosujemy ponadto rozwiązania, które pozwalają na wykorzystanie tych składników, które do tej pory w paszy nie mogły być dostępne dla zwierząt monogastrycznych, jakim jest m.in. kurczak. Tak? Czyli stosujemy enzymy, dodatki paszowe, które są zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej, które pozwalają na rozłożenie tych substancji, które normalnie były niedostępne, w związku z czym były wydane
wydalane przez zwierzęta do ściółki, a w ślad za tym mogły być emitowane dalej do środowiska. Wipasz jako firma przede wszystkim produkcyjna nie zatrudniała z samego początku naukowców, aczkolwiek gro naszych pracowników to są przede wszystkim lekarze weterynarii, zootechnicy, którzy znają się na swojej pracy, na hodowli zwierząt oraz na produkcji paszy. Do bardziej, można powiedzieć, precyzyjnych i skomplikowanych badań, na których też mamy prawo się nie znać, zapraszamy do współpracy instytuty, takie jak m.in. Polska Akademia Nauk z oddziałem w Zabrzu. Tutaj Państwo specjalizują się w zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska, głównie jeśli chodzi o zanieczyszczenia dotyczące powietrza. Podjęliśmy taką współpracę kilka miesięcy temu w celu przede wszystkim poznania, jaki faktycznie wpływ ma tego typu ferma na otaczające nas środowisko, chodzi mi głównie o powietrze, ale też żeby rozwiać mity, które narastają wokół tego typu obiektów. Część z próbek trafia na badania do specjalistycznego laboratorium w Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim musi tam trafić, ponieważ jest to jedyne, najlepiej do tego przygotowane laboratorium. Mianowicie rozstawione na tej fermie odpowiednie czujniki, które są rozstawione w granicach tej fermy, zbierają już od jakiegoś czasu na specjalnych membranach osady, które w tym powietrzu się znajdują. I następnie te membrany z tym nagromadzonym materiałem będą analizowane przez laboratorium Wielkiej Brytanii, które ma do tego specjalistyczną aparaturę i też odpowiednią kadrę. Na te wyniki jeszcze czekamy.